Poniedziałek, 14 lipca, Karolina Paras. Witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. A w dzisiejszym programie? O tym, jak piotrkowianie pomagają pogorzelcom, o tempie budowy jednej z kamienic. Pokażemy również to, jak mieszkańcy Piotrkowa spędzili weekend. Mamy już informację, ile pieniędzy udało się uzbierać dla poszkodowanych podczas pożaru w kamienicy przy Alei 3 Maja 10. Pieniądze zbierano w miniony weekend. W ramach akcji Piotrkowianie pomagają pogorzelcom przez cały weekend. Wolontariusze Hartz zbierali pieniądze podczas imprezy Flyfest na piotrkowskim lotnisku. W poniedziałek zebrane pieniądze zostały wpłacone na konto. Zebraliśmy przez te dwa dni zbiórki na lotnisku kwotę 1285 zł 1 grosz. Właśnie te pieniążki przekazałem tutaj z ramienia stowarzyszenia i z ramienia właśnie ludzi, którzy nam wspomagali w te dni, na konto, które jest przekazane tylko dla pogorzelców. Pieniądze można również wrzucać do dwóch puszek kwestarskich, które zostały umieszczone w Urzędzie Miasta przy Pasażu Rudowskiego oraz w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury. Przypominamy również o wtorkowej zbiórce. Od 16 do 20 w Miejskim Ośrodku Kultury w Alejach 3 Maja będzie przeprowadzana zbiórka ubrania, różnych środków chemicznych. Ubrania, środki czystości i kosmetyki będą również zbierane przez cały tydzień przy ulicy Krasickiego 3 w siedzibie mam sąsiada. Jak się dowiedzieliśmy, na konto pogorzelców wpłynęło już ponad 2000 zł. Zmieniamy temat. Narzucili tempo, którego nie spowolniła pogoda. Budowlańcy skończą pracę wcześniej niż zakładano. Ulica Zamurowa, a przy niej prezentujący się w pełnej krasie nowy dom dla 16-piotrkowskich rodzin. Imponujący wygląd to jednak nie wszystko. Dzisiaj już wiadomo, mieszkańcy do nowiutkich lokali wprowadzą się wcześniej niż pierwotnie zakładano. Nowy termin zakończenia prac jest już udokumentowany. Dziś już wiemy, że prace przy budowie nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Zamurowej potrwają nieco krócej. Mianowicie został już podpisany aneks z wykonawcą inwestycji, na mocy którego prace potrwają mniej więcej do połowy października, czyli jest to krócej o miesiąc niż pierwotnie zakładano. Nie bez znaczenia tutaj wpływ na takie sprawne prace miała dosyć łagodna zima, gdzie prace trwały w zasadzie bez przerwy tutaj na placu budowy, jak i również sprawny nadzór inwestorski. Wewnątrz budynku jest już cała instalacja. Mieszkania są otynkowane, mają położoną gładź. Trwają prace wykończeniowe. Robione są posadzki z kafli, trwają prace przy montażu paneli podłogowych, praca w re. Wśród mieszkańców są tacy, co tęsknym okiem patrzą na budynek i marzą, aby w nim już zamieszkać. Bardzo ładne jest. Osobiście chciałabym mieszkać w nim, jeżeli byłaby taka możliwość. No już niestety nie ma. Przykro. Takie tkanki nowe na Starym Mieście to dobry pomysł? Zdecydowanie tak. Myślę, że stare budownictwo z nowym bardzo dobrze się komponuje. Przy ulicy Zamurowej 3 zamieszka 16 rodzin w jedno-, dwu- i trzypokojowych lokalach. Budowa kosztuje nieco ponad 1 773 000 zł. Część tej kwoty pokryje 30% dofinansowanie przyznane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Teraz w informacjach powiemy o minionym weekendzie, który w Piotrkowie upłynął pod skrzydłami. Na terenie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej odbyła się impreza lotnicza Flyfest. Bakcyla lotniczego można było połknąć w ten weekend w Aeroklubie Ziemi Piotrkowskiej. Podczas Flyfestu nie brakowało tych, dla których niebo to drugi dom. Jednym z nich był pilot tej maszyny. Dla Piotra loty to coś więcej niż zabawa. Latanie jest raczej w moim przypadku raczej formą koncentracji, skupienia, także owszem, zdarzają się takie dni, kiedy jest piękna pogoda i nie ma generalnie jakichś trudności w wykonaniu lotu, wtedy można faktycznie napawać się widokami. Ale nie każdy daje się przekonać do latania. Nie każdy też może. Jest alternatywa. Nie odrywając nóg od ziemi, można polatać zdalnie sterowanymi modelami samolotów. W weekend na niebie rozgrywała się prawdziwa walka, polegająca na odcięciu ciętej przez model taśmy. Choć to tylko namiastka, to i tak daje super emocje, mówią piloci tych podniebnych maszyn. Dzięki temu spełniają się marzenia o lataniu. Ja kiedyś chciałem być pilotem. Chciałem pójść do szkoły w Dęblinie, nie udało mi się. Tam kiedyś były wymagania na zdrowie, prawda? No i tak zostało właśnie przy takich tam modelach, tak?
A tutaj mamy takie elementy, to są takie modele, które ze sobą walczą, tak? Więc jest taki element rywalizacji, trochę adrenaliny zawsze, jak to przy zawodach. No, mówię, jest co emocje po prostu, tak? Podczas Flyfestu można było zasiąść za sterami szybowca oraz zobaczyć, jak wygląda wiatrakowiec produkowany w Piotrkowie. Niewielka maszyna latająca, podobna do helikoptera, stała się hitem sprzedaży wśród biznesmenów. To jest turbomodel wiatrakowca, wyposażony w nawigację. To sprawiająca przyjemność maszyna, którą możemy latać przy złej pogodzie, silnym wietrze, i jest niezmiernie łatwa w obsłudze i nauce latania nią. Jednak nie da się ukryć, najwięcej emocji wzbudzają maszyny wojskowe. Tych podczas Flyfestu nie brakowało. Nad lotniskiem krążyły śmigłowce Mi-8 i W-3 Sokół z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W jakich akcjach brały udział te maszyny? Braliśmy udział w akcjach w Iraku, w Czadzie oraz w Afganistanie. W tej chwili wróciły nasze maszyny z Afganistanu. Tam transportowaliśmy ludzi, braliśmy udział w akcjach medawaku. Oczywiście współpracowaliśmy również ściśle z jednostkami specjalnymi, ale głównie do transportu wojska. Owszem, mówię nieraz, tak jak powiedziałam, medycznie, czyli przywoziliśmy rannych, naszych żołnierzy również niestety. Na piotrkowskim lotnisku nie tylko samoloty. Podczas Flyfestu są i atrakcje festynowe. Można zobaczyć prezentacje samochodów wojskowych, a także pobujać w obłokach na wesołym miasteczku. Hitem tegorocznej zabawy pod niebem był przelot Spitfire'a. Prawdziwe perełki wydawnicze, nawet te poszukiwane długo w księgarniach, można było kupić podczas kiermaszu książki, który odbył się w miniony weekend. Tym razem księgarski stragan stanął przed biblioteką przy kwadracie. Dla miłośników czytania przygotowano kilkaset woluminów nie tylko z zakresu dziedzin wiedzy, ale i czytadła, takie do poczytania w wakacje, w domu czy na plaży na leżaku. Sporo zakupów, ale za bardzo małe pieniądze. Czyli się opłaca? No na pewno. A co pan wybrał? Zupełnie przypadek, proszę pani. I dla dzieci, i dla siebie coś. Zaklęte barwy stepu, jakieś bajki takie, no, od wschodnich sąsiadów. Myślę, że to będą, co jeszcze takiego, polubić komputer, zrozumieć i polubić. Człowiek zawsze dąży do poznania czegoś nowego, zobaczenia, przeczytania, jak inni żyją, co słychać w sieci, albo jak było dawniej. Nie wiem, chyba to ciekawość ludzka. To były iście rodzinne książkowe zakupy, bo wśród książek były propozycje dla panów, jak i dla pań. Nie brakowało i czegoś dla dzieci, bo to im powinniśmy czytać jak najwięcej. Biblioteka zawsze powinna się kojarzyć z rodziną. Zakupy książkowe też powinny kojarzyć się z rodziną, bo już od najmłodszych lat, o, tutaj Szkrabol patrzy, warto trwać w książce. Koszt książek niewygórowany. Za spory bagaż woluminów płacono niewielkie kwoty. W ten sposób za zebrane pieniądze książnica kupi nowe pozycje, a sprzedane książki zyskały drugie życie w domach piotrkowian. Nie w sali treningowej, a w centrum miasta można było spalać kalorie dla dzieci. Charytatywny maraton zumby zorganizowano w sobotę w Rynku Trybunalskim. Tutaj nie trzeba było być mistrzem parkietu, bo by tańczyć zumbę wystarczą dobre chęci i duża dawka pozytywnej energii. Poczuć ją można było chociażby patrząc na ćwiczących w rynku mieszkańców. Jest bardzo energetyczna, bardzo zajmująca i na pewno jeszcze kiedyś powtórzę. Ekstra. Ja w ogóle bardzo lubię zumbę, ale wykonanie Krystiana w ogóle rewelacja. Pierwszy raz widzę, żeby się chłopak tak ruszał. Ekstra. Zumba zachęca, wpływa dobrze na ludzi, zachęca do promowania zdrowego stylu życia i do fitnessu. Jest to połączenie tańca latynoskiego z aerobikiem, także jest wspaniała dla wszystkich. Zumba to nie tylko taniec i spalanie zbędnych kalorii. Tym razem ćwiczono dla dzieci. Teraz w informacjach powiemy o górskich wędrówkach, ale nie takich zwyczajnych. Poznajcie bohaterów pewnej lodowej wyprawy. Kazbek, przez Gruzinów nazywany lodowym szczytem, ten drzemiący wulkan jest jednym z najwyższych szczytów Kaukazu i leży na pograniczu Gruzji i Rosji. Jerzy Krawczyk i Mariusz Misztela w maju bieżącego roku podjęli próbę zdobycia malowniczego, a zarazem niezwykle trudnego i niebezpiecznego pięciotysięcznika Kaukazu Wielkiego. Dwóch piotrkowian swą wędrówkę uwieczniło fotograficzną relacją. Zdjęcia prezentowałem, staraliśmy się dobrać pod kątem miejsca, gdzie są wystawione, czyli wybraliśmy zdjęcia z krzyżami, z cerkwią.
Chcieliśmy pokazać troszkę tradycji Gruzji, która jest naprawdę pięknym krajem, a oprócz tego chcieliśmy pokazać przywiązanie Gruzinów do chrześcijaństwa. Wszystkie te zdjęcia wiążą się ze szczególnymi wspomnieniami. Naprawdę 5 dni w takim abstrakcyjnym klimacie, gdzie w dole widać, że jest fajnie zielono, a tutaj człowiekowi się na głowę ciągle białe sypie. Także każda ta chwila, każde to zdjęcie wiąże się z jakąś chwilą, która była szczególna. Tak naprawdę wrażenia z takiej wyprawy człowiek zaczyna odbierać po miesiącu, dwóch. Jeżeli jak sobie już to wszystko poukłada w głowie. Szerzej o relacji z wyprawy w reportażu Lodowy Szczyt na antenie telewizji Piotrków już w tym tygodniu. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Za chwilę głos Piotrkowian, w którym dzisiaj porozmawiamy o telefonach komórkowych. Tuż po programie wyemitujemy reportaż, w którym wspominamy dni miasta, dzisiaj gry i zabawy z wodą. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. To kiedyś było, jak nie było komórek? Wie pani, nie było źle, no ale bez komórki w tej chwili to nie mam żadnej pracy. Musi być komórka. Ja używam smartfona od 2 lat i sobie nie wyobrażam. Jakbym panu zabrała? Nie wiem, myślę, że byśmy się pobili. No to by było chyba trochę problemu, no bo się zdaje, że taki kontakt jest po prostu z wszystkimi, że po prostu, no mi się wydaje, że teraz to by był problem chyba. No w dzisiejszych czasach, na pewno nie w XXI wieku, to jest trudno wyobrazić sobie teraz. Człowiek się szybko przyzwyczaja do dobrych rzeczy, bo to jest dobra rzecz. Tylko ostatnio zapłaciłem rachunek i mi i tak zablokowali konto, więc tak jakbym nie miał. I co wtedy się działo? No nic, jakoś kombinowałem. Jak? No istniały domofony, gdzie można zadzwonić do kolegi i można napisać od kogoś innego SMS-a. No, spokojnie, dajemy radę. I jak myślisz, jakby mama zabrała komórkę, to co by było? Nie wiem. Świat bez komórki może istnieć? Nie no, może, może. Dla niektórych może. Dla pani? No nie, nie. Cieszyłabyś się? Nie. Dlaczego? Bo nie mogę dzwonić i nie mogę pisać. Nie wiem, no może wytrzymałabym, ale nie wyobrażam sobie kontaktować się ze znajomymi, nie, nie. Istnieje świat bez komórki? Nie. Wytrzymałby pan bez komórki tydzień? Myślę, że nie. Dlaczego? No bo w sumie z tyle kontaktów chyba się przez komórkę załatwia, teraz większość spraw tak naprawdę przez telefon. To jest podstawowy środek teraz już chyba komunikacji dla człowieka. Ale wyobrażam sobie, że są tacy ludzie, którzy nie bez telefonu, jak bez ręki. Przyznaję się, jestem takim człowiekiem. Podczas Dni Miasta imieniny Piotrków atrakcji nie brakowało. Od placu Pofranciszkańskiego po ulicę Słowackiego, a tu w parku imienia Jana Pawła II, na stoisku promocyjnym projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim można było posmakować czystej, zdrowej piotrkowskiej kranowej pochodzącej ze zmodernizowanej stacji uzdatniania wody Szczekanica. Smakuje bardzo dobra. Można ją pić bezpośrednio z kranu. Wiedział pan o tym? Nie wiedziałem. Bałem się, zawsze jeszcze sobie przez filtr przelewałem, ale rzeczywiście bardzo dobra. Czysta, zdrowa piotrkowska kranowa bierze się ze stacji uzdatniania wody Szczekanica, która została zmodernizowana w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. No jest to jeden z kluczowych dla miasta projektów, jeden z ważniejszych. Dzięki temu projektowi do mieszkańców trafi czysta woda, którą mogą pić bezpośrednio z kranu, nie musi być ona przygotowana. Czysta piotrkowska kranowa podczas Dni Miasta nie tylko była elementem degustacji. W ramach promocji projektu przygotowano również gry, zabawy i konkursy, a te najbardziej cieszyły najmłodszych. My
Mamy m.in. Koło Fortuny, gdzie dzieci odpowiadają na pytania z zakresu ekologii, wody, pytania dotyczące miasta, dotyczące samego projektu. No, ku naszemu zaskoczeniu dzieci mają ogromną wiedzę, nie tylko z zakresu rzeczy codziennych, czyli co robimy z wodą, skąd się bierze woda, jakie są funkcje wody, ale również fajnie odpowiadają na pytania związane z projektem czy z Unią Europejską. Oprócz tego dużą atrakcją cieszy się malowanie buzi, jest lepienie z masy solnej, no i oczywiście rzucanie balonami do celu. Rzut balonem do celu, jak się okazało, to nie taka prosta sprawa. Liczyła się przede wszystkim zręczność, bo każdy kolor oznaczał inną liczbę punktów. Brałam udział w rzucaniu balonami z wodą na taką tarczę. Polegała, że na rzucaniu balonów i na jaki kolor się wrzuciło, tam jest punkty. W kole Fortuny można było liczyć na szczęście lub swoją wiedzę. A jak się okazuje, piotrkowska młodzież o wodzie wie dużo. Było trzeba kręcić kołem Fortuny i losowało się albo jakieś pytania z danej kategorii, albo sam prezent bez pytania. Co tobie udało się wygrać? Jakie miałeś pytanie? Ja akurat miałem fuksa i dało mi się trafić na prezent bez pytania. I co wygrałeś? Wygrałem, tutaj mam paletki i będę mógł grać z rodziną w ping-ponga albo badmintona. Jak nie miałeś żadnego pytania, to teraz ja będę miała do ciebie pytanie. Powiedz mi, skąd się bierze woda? Woda się bierze z mórz, rzek, które trafiają do oczyszczalni i z oczyszczalni do naszych kranów. W jakiej postaci spotykamy wodę? Wodę spotykamy w postaci lodu, cieczy i różnych innych. A skąd się bierze ta woda? No, z źródeł, z kranu. Woda się bierze ze źródeł w górach, no i z deszczu. Do czego nam potrzebna woda? Woda jest potrzebna do życia, abyśmy się mogli myć, zmywać. Konkursu nikt nie opuścił z pustymi rękami. Oprócz nagród głównych, uczestnicy otrzymywali słodki upominek, magnes na butelkę i balony. Dużym powodzeniem cieszył się również kącik artystyczny. Tu dzieci mogły wcielić się w rolę kotka, pomalować gwiazdkę z nieba i odbić kolorową pieczątkę. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim to największy projekt inwestycyjny realizowany na terenie naszego miasta. Całość pochłonie 226 milionów złotych, w tym 130 milionów pochodzi z funduszy unijnych. A dzięki temu piotrkowianie mogą pić zdrową i czystą wodę prosto z kranu.